36-letnia Paulina Esz najpierw miała wypchnąć swojego niepełnosprawnego syna, 7-letniego Leszka, za burtę, a później sama wyskoczyć w szalejące fale. Kulisy tragedii, jaka rozegrała się na promie Stina Spirit, płynącym do Szwecji, mrożą krew w żyłach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. Dramat rozegrał się 29 czerwca 2023 roku w godzinach południowych. Wśród licznych uczestników rejsu do Szwecji na pokładzie promu Stina Spirit znajdowała się 36-letnia Paulina Esz oraz jej 7-letni syn Leszek. Ojciec chłopca nie towarzyszył im w podróży, a z nieoficjalnych informacji zdobytych przez dziennikarzy wynika, że mężczyzna przebywa za granicą i nie utrzymywał kontaktu z rodziną. Paulina Esz natomiast pochodziła z Grudziądza, a na co dzień mieszkała z synem Leszkiem w Trójmieście. Z zawodu była tłumaczką języka francuskiego, ale od jakiegoś czasu nie była nigdzie zatrudniona. To, co wydarzyło się podczas rejsu promem, początkowo było postrzegane jako nieszczęśliwy wypadek. Ale na jaw zaczęły wychodzić kolejne fakty, wskazujące na to, że śmierć dziecka oraz jego matki były wynikiem zbrodni. Z ustaleń faktu wynika, że kobieta miała w przeszłości, niedługo po narodzinach dziecka, zaniedbywać synka. Obojgu rodzicom ograniczono więc prawa rodzicielskie i przydzielono kuratora, lecz, co istotne, do przemocy w tym domu nie dochodziło. To właśnie po decyzji o ograniczeniu praw rodzicielskich ojciec Leszka miał postanowić wyjechać za granicę i urwać kontakt z bliskimi. Wydawało się, że Paulina Esz nie zrezygnowała wtedy z syna, bo śledztwo przeprowadzone przez kuratora wykazało, że sytuacja w rodzinie kobiety z czasem uległa poprawie. Zadanie było szczególnie trudne, ponieważ dziecko było osobą niepełnosprawną. Leszek miał mieć jednak zapewnioną potrzebną opiekę oraz wsparcie. Jego mama robiła też co w jej mocy, by zapewnić mu lepsze warunki do życia. Nadzór nie ujawnił patologicznych zachowań, nie pojawiły się żadne niepokojące sygnały dotyczące tego, że coś złego może dziać się dziecku. Dziwne zachowanie kobiety odnotowano dopiero w lutym 2023 roku w przedszkolu w Sopocie, do którego uczęszczał Leszek. Paulina Esz zdawała się nieobecna, smutna, jakby myślami była gdzie indziej. Zapewniała jednak, że uczestniczy w terapii i wszystko jest w porządku. Pracownicy przedszkola zaledwie kilka miesięcy później wysłali do sądu pismo z prośbą o to, by skontrolować sytuację rodzinną w domu Leszka. Martwili się bowiem, że zapewnienia matki chłopca mogą nie być wiarygodne. Wstępna kontrola wykazała, że możliwe jest wystąpienie zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, więc nadzór miał zostać pogłębiony. Kurator udał się do mieszkania Pauliny Esz w Gdyni celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, ale nie zastał kobiety z synem w domu. Był to bowiem 30 czerwca, dzień po tragedii na promie Stina Spirit. Było więc już za późno, oboje wówczas nie żyli. Koszmar rozegrał się dokładnie 29 czerwca, kilkadziesiąt minut po godzinie 16. Kapitan promu chwycił za radio i nadał sygnał informujący o tym, że za burtą znalazł się człowiek. To było w połowie trasy do Szwecji, już poza terenem Polski, choć do akcji zaangażowano też nasze służby, nie tylko szwedzkie. Nad wodą latał m.in. śmigłowiec ratowniczy z 44. Brygady Ratownictwa Marynarki Wojennej z Darłowa. Zaopatrzono go w kamerę termowizyjną, a falom, w poszukiwaniu zaginionych, przyglądała się załoga ratownicza. Pierwsze informacje mówiły o tym, że za burtę wypadł 7-letni chłopiec, a w ślad za nim skoczyła 36-letnia kobieta. Z ówczesnych medialnych doniesień wynikało, że to bohaterski gest matki dziecka, Pauliny Esz, która postanowiła uratować syna. Nie było wiadomo, jak to się stało, że Leszek wypadł za burtę, tym bardziej, że chroniły przed tym wysokie barierki, których kilkuletni chłopiec z niepełnosprawnością raczej sam by nie pokonał. Z zapartym tchem śledzono kolejne ustalenia, a wielu ludzi miało nadzieję, że poszkodowanych uda się uratować. Akcja ratunkowa trwała przez około godzinę. Jako pierwszą, cudem, udało się wyłowić z wody Paulinę Esz. Później łódź ratownicza odnalazła jej syna Leszka. Dziecko trafiło na pokład niemieckiego śmigłowca. Wtedy zaczął się wyścig z czasem i próba uratowania ich życia. Zostali zabrani do najbliższego szpitala, a lekarze przez następne godziny walczyli o ich ocalenie. Stan kobiety oraz dziecka określano jednak jako krytyczny. Oboje byli nieprzytomni. Niestety,
piątek 30 czerwca w godzinach porannych rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka przekazał dziennikarzom, że Paulina Esz oraz jej syn Leszek nie przeżyli. Nie udało się ich uratować. Tuż po tych wstrząsających wydarzeniach w mediach społecznościowych ludzie zaczęli spekulować, że być może to wcale nie był nieszczęśliwy wypadek i bohaterska próba uratowania dziecka. Pojawiały się głosy rzekomych świadków, którzy mieli widzieć, jak 7-letni chłopiec zostaje wypchnięty za burtę przez własną matkę. Na ten temat spekulowały też szwedzkie tabloidy. Nie dawano tym doniesieniom wiary, bo służby nie potwierdzały tego rodzaju teorii. Do czasu, aż najpierw służby w Szwecji, a potem prokuratura okręgowa w Gdańsku, ku zaskoczeniu wszystkich, poinformowały, że śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone w kierunku zabójstwa dziecka i odebraniu sobie życia przez matkę. Nad sprawą pochylają się zarówno szwedzcy, jak i polscy prokuratorzy. Poproszono o pomoc również duńskich ekspertów od badania wypadków. Wstępne doniesienia, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, mówiły o tym, że duńska komisja potwierdziła umyślne działanie Pauliny Esz i zamknęła śledztwo. Jej zdaniem to nie był wypadek, co potwierdzają zeznania świadków obecnych na pokładzie promu Stena Spirit. Niektórzy pasażerowie ujawniali na przykład, że kobieta tuż przed wstrząsającym przebiegiem zdarzenia wyglądała na zmęczoną, przygnębioną, jakby się nad czymś ciągle zastanawiała. Jedna z uczestniczek rejsu zwróciła z kolei uwagę na to, że tuż po tym, jak Paulina Esz i Leszek znaleźli się w wodzie, na tafli unosiła się kartka papieru. Pojawiło się pytanie, czy był to może list pożegnalny? Potwierdzenie tego typu domniemań będzie bardzo trudne. Łatwiejsze było natomiast przejrzenie nagrań z kamer pokładowych promu, które, zdaniem duńskich śledczych, również mają być dowodem na to, że do tragedii nie doszło przez przypadek, a w wyniku umyślnego działania kobiety. Państwowa Komisja Badań Wypadków Morskich także uznała, że tragiczne zdarzenie nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania go jako wypadek morski i nie będzie prowadziła badań dotyczących tego, co tam się stało. To decyzja, jaką podjęto po przeprowadzeniu analizy związanej z tym zdarzeniem. Czy Paulina Esz celowo wypchnęła syna za burtę, a później zdecydowała o odebraniu sobie życia? A jeśli tak, to dlaczego to zrobiła? Co wydarzyło się w jej życiu na początku roku, kiedy zauważono zmianę w jej zachowaniu? I dlaczego po kilku latach od narodzin syna ponownie odnotowano sygnały sugerujące zaniedbywanie dziecka? Nie wiadomo, czy kiedykolwiek poznamy odpowiedzi na te wszystkie pytania. Śledczy i odpowiednie instytucje zarzekają się jedynie, że Paulina Esz miała zagwarantowaną pomoc, do której zawsze mogła się zgłosić w razie problemów z wychowywaniem syna z niepełnosprawnością. Eksperci w tym zakresie podkreślają, że sam fakt bycia samotnym rodzicem, w tym przypadku samotną matką, już jest zadaniem trudnym, a co dopiero w przypadku, gdy dziecko miewa dodatkowe trudności. To, co się stało, jest ogromnym dramatem tej rodziny. Pozostaje także kwestia ojca Leszka oraz powodu, dla którego Paulina Esz chciała popłynąć razem z dzieckiem promem do Szwecji. Nieoficjalnie ustalono, że mężczyzna co prawda przebywał za granicą, ale nie w Szwecji. Pojawiają się pierwsze domysły dotyczące tego zakresu wydarzeń, ale funkcjonariusze nie zdradzają szczegółów. Śledztwo wciąż znajduje się pod lupą prokuratury i niewykluczone, że wkrótce jeszcze poznamy nowe informacje w tej sprawie. Pokój zbrodni.